No, misja jest dosyć długa przez moją złą rozbudowę. Ale tego można było się spodziewać po mnie. Aha, tutaj pewnie przez ten węgiel, no. Nic dziwnego. Te korki póki co będą. Niestety tak głupio mam pobudowane te warsztaty, no. Tu nie robić jakichś, wiecie, głupich odstępów z tym budynkiem, jakoś to ładnie wszystko pobudował. No nie udało mi się, no. Bywa. To wyglądało o niebo lepiej. No. Wydaje mi się, że mogę wroga już powoli próbować podbić, bo mam dosyć spore jednostki. On widzę, że nie wiem z jakiego powodu nie robi oddziału. A patrzyłem na edytorze map, to powinien robić jakieś jednostki, ale nie wiem czemu tego nie chce zrobić. Powinien mnie atakować dosyć, no jako pierwszy, ale tego nie robi. Może po prostu węgla mu nie dali w spichlerzach, nie wiem, może na pewno jest jakiś powód tego wszystkiego. Czy jak ja zaatakuję tutaj te wieże obrony, to on nie zareaguje, dokładnie. To robi, no to niszczy, no. Bez wież obronnych to on tutaj nic nie zrobi. Taka prawda. Jego po prostu, wiecie, wykasuje to oddział, bo on bardzo dużo uczników. To jest ogromna ilość. Zobaczcie, on do mnie nie podejdzie. No dwa... straciłem dwóch. Naprawdę, zabolało mnie to bardzo. Powoli głód zanika. Tak, tak, tak mi się wydaje, że już nie ma z tym problemu. No proszę bardzo, nie podejdzie nawet do mnie. Ja tutaj go zaraz zaszturmuję. Wydaje mi się, że mam mało tarczy, no ale może to jakoś się zmieni. Za chwilę, mam taką nadzieję. A ty rób sobie łuki, kościół. Nic więcej od ciebie nie wymagam. Aha, to był ten też, był ten basz, z którym tak dużo zadałem do... Takie duże zamówienie dałem. No proszę. Mówiłem, że on nie skończy robić niczego do końca gry. Tej rozgrywki. Niestety, nawet mi się nie... No, nie pozwoliłem mu na to, bo zniszczyłem mu budynek. Dobra, pierdolę głupoty, co o czym ja gadam, no. Nie wiem sam. Muszę częściej nagrywać, bo jest lipa. Dobra, wycofam tych uczników, a tutaj wjadę szturmem, no. Chciałbym, żeby zmieścili się w tym przejściu. Cofnij się, łuczniku. Wiecie, trzy oddziały, no to zawsze coś, więc chciałbym się dostać tutaj jak najszybciej. Bo oni mimo wszystko dosyć spore straty mogą tutaj zrobić, jakbym tego nie zaszturmował. A niestety, no ci... Robi coś, no to... W ogóle, jak to wszystko wygląda? Tłumaczcie mi, czemu to tak wygląda? Aha, zrobił tyle jednostek podczas całej rozgrywki? Nie rozumiem za bardzo. Chcę zobaczyć, jak działa jego miasto tutaj. Jestem trochę zdziwiony. Zobaczcie jeszcze żelazo, o nie. Pierwsze co, to ja niszczę jego tutaj kopalnię. Wybuduję tutaj dosyć sporo, myślę. Leśniczówek i tych gospodarstw i będę po prostu wymieniał sobie te surowce na węgiel, bo będę miał dosyć sporo żelaza tutaj jeszcze. Dobra, ja się na chwilkę usuwam, może ewentualnie poniszczę mu tylko po jednej tej guźni i chcę zobaczyć, dlaczego on tak mozolnie, znaczy czemu on nie robi w ogóle jednostek. Wciąż mam głód w mieście, nie wiem czemu, mam trzy gospody, no. Produkcję raczej chyba ogromną tego wszystkiego. Nie wiem, czym tak się dzieje. Czy to za mało zboża jest tutaj? Pole za małe? Nie wydaje mi się, no bo... Zakładam, że to jest wystarczająca ilość, no te sześć gospodarstw, no ale... Może trochę to źle oceniam.
Aha. Wnioskuję z tego tutaj, jak to wszystko wygląda, że on ma tylko 4 pomocników na to miasto całe. Trochę śmieszny mi się wydaje, ale... No dobra, no. Niech tak będzie. Żółty atakuje po 2-3 godzinach prawie. Wydaje mi się, że bez dużo mamy czasu na przygotowanie się na te ataki wrogów. Węgiel się skończył, więc w sumie później też. Tutaj już raczej nic nie wykombinują. Nie wiem, czemu tak mało pomocników ma mój duch. To mnie naprawdę zastanawia. Boże, ja coś przestawiłem, ale na pewno nic nie edytowałem w tej misji, więc napiszcie, jeśli graliście w tą mapę, jak to u was wyglądało. Ja tutaj straciłem całe jednostki, troszkę głupio. Tu się bije w mieście, gdzie moi wszyscy pusznicy nie mogą strzelać. Ale to takie straty za bardzo mnie nie bolą, bo za chwilę i tak tutaj zaoram tego wroga. Bardzo duże możliwości jeszcze. No zobaczcie, 3 pomocników, 4, no to 5. Na całym miastu to jest zdecydowanie za mało. A jakbym poniszczył te budynki teraz, to pewnie by ruszył troszkę. Tak zrobię. Nakarmcie to może, co? Jak tutaj wygląda? No, chlebki już się odkładają. Troszeczkę. No wciąż mi wydaje, że to jest za mało. Dobra, coś tam to posiali te teren, to może i dobrze zwiększę to miejsce dla nich, ale... Nie sądziłem, że aż tak to jest tak dużo terenu potrzebują. Tak dużych pulci. Te gospodarstwo ogólnie. Dobra, przeciągamy tą misję do ponad 3 godzin. Nagranie chyba też już trwa dosyć sporo. Trzeba kończyć. Niedługo. W ogóle ci halabardnicy się jeszcze nie rzucili na mnie. To jest bardzo zastanawiające. No i ogólnie sobie wyobraźcie, jak długo musi trwać, wiecie, karmienie tych wszystkich oddziałów przeciwnika tylko i wyłącznie 3 5, znaczy się, pomocnikami. Naprawdę, to jest raczej niemożliwe praktycznie. Ja się dziwię, że on i tak nie stracił tych jednostek swoich, no ale... To znowu coś... umarło. Co jeszcze? Śmiało, mówcie im. Przyjmę wszystko. To miasto i tak jest jakieś niedorobione, że tak powiem. I widzicie. Mamy tych 4 pomocników na same te kuźnie. To chyba to jeszcze jakoś tutaj wygląda, no nie? Powinien zrobić jakieś armię, na przykład kusznika pierwszego, którego za chwilę od razu zabiję. Dobra, teraz się szykuję na wroga następnego. No widzicie, zużyłem bardzo mało żelaza, a węgiel mi się już skończył. Ile ja tutaj mam złota? 170 sztuk. No, dosyć sporo. Nie jest źle. Tutaj widzę, że w ogóle z kamieniów nie odbierają mi węgla. Znaczy kamienia. No ja tutaj nie pozwolę temu przeciwnikowi cokolwiek zrobić, no. Nie ma żadnej takiej możliwości. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Dosyć sporo. Niech będzie, samych rekrutów teraz zrobię. Chyba tylko kusznik mnie atakował. Bałem się, że jakiś żółty albo zielony wróg mnie atakuje, ale na szczęście nie. Mimo wszystko tutaj są dalej koreczki. Może ja te koreczki trochę rozluzuję, co? Nie potrzebuję tej garbanii tak naprawdę tutaj.
aż tak bardzo. Mam nadzieję, że to pomoże. Żarcia to raczej mi nie zwiększy. A nie wiem, czemu tak słabo wyszło. No, po prostu taka moja rozbudowa kiepska. Mogę poniszczyć te wieże obronne. Wydaje mi się, że raczej tu już nic mnie nie zaskoczy. Odbije każdy atak wroga, a w tym miejscu zwyczajnie mogę sobie pobudować te całe gospodarstwa, jak już planowałem sobie wcześniej to zrobić. Z tego może coś będę miał jeszcze. Bo skoro ja się tak gramolę w tej mapie, w tej misji, to zwyczajnie mogą mi się one jeszcze przydać. No, zobaczcie, jak długo wyszło. Pewnie zaraz mi tutaj wbije jakiś zielony albo żółty. Będę miał problem, dlatego trzeba powoli tę armię jakoś tutaj tworzyć. Pozbyć się paru przeciwników, już mieć na spokojnie tutaj wszystko zabezpieczone. Dobra, nie będę się bawił. Głupio, że ma tak mało ustawionych ludzików na miasto. Przeciwnik będzie. Nie, ja na huntę nic nie przedstawiałem w tych ustawieniach. Po prostu wychodzi na to, że autor mapy tak zrobił. Mi się wydaje to bardzo głupie, no ale. Wychodzi na to, że miał, nie wiem, ustawionych jednego robotnika na 10 budynków, albo dwóch. Naprawdę, głupio. Strasznie. No ale niszczę wszystko, zabuduję sobie to potem. Tutaj będą cztery gospodarstwa. Łączymy drogę. Co możemy zrobić? Wykorzystać ten teren. Odbuduję sobie tutaj wszystko. Te same budynki stworzę. Że stworzę, wybuduję. Już szkoła tutaj mi nie jest bardzo potrzebna w tym miejscu, no ale... Już taka winnica może mi się przydać. Przynajmniej będzie z tego jedzenie jakieś. A reszta to dalej rekrutów robię. No tutaj zobaczcie, 30 toporników, jak będę miał jeszcze, no to może coś tutaj podbije wreszcie. Dobra, ostatnia dymara. A oczywiście tutaj. Gospodarstwa jak chciałem. Te kopalnie żelazne też mogę pobudować. A co tam? Te kuźnie mi się tutaj nie przydadzą za bardzo. Co jeszcze? No, niech będzie. To postawię tutaj. Chociaż nie wiem, czy ja tutaj potrzebuję tych budynków. Raczej nie, bo skoro będę miał tutaj jakieś te, wiecie, młyny, to raczej mi to nie będzie potrzebne. Tutaj będzie gospoda. Tutaj było to. Rzeźnia. A reszta budynków tutaj nie jest potrzebna na razie. Nie wiem, po co ja to zabudowuję tak naprawdę, ale niech będzie, niech się coś dzieje. Wywabiając łucznik musi zostać zrobiony. Do naszych tutaj planów. Łuczników mamy troszkę. Jest najgorzej. Muszę się to przebić przez ten most jakoś, żeby było mi łatwiej. Żebym mógł się pewnie tutaj dalej rozbudowywać. No, dawaj, dawaj. No, to by było tyle. Znaczy, jak zaatakuję wieżę obronną, to ruszą wszyscy. No proszę tylko, czy ja dam radę? Ewentualnie zawsze mogę czytać, ale wygląda na to, że chyba moja przewaga jest druzgocąca. Już nie byłbym tego tak pewien. To chyba jest o jeden oddział wroga przeciwnika za dużo. No, dam radę? Nie. Tylko bawię się, że jak wczytam 3 minuty, to już mi nie starczy czasu. Na szczęście starczyło.
Dorzucimy to trochę tych toporników. Tak mi się wydaje. Mało tych pomocników, natomiast to mam nie wiem czemu. Trochę to słabo wyszło, bo jeśli podejdę. To trochę będę miał bliżej do wież obronnych wroga. To było trochę nie w porządku dla mnie. No dobra, dorzućmy tych czterech toporników. To powinno trochę zmienić, mi się wydaje. Przebieg walki, dlatego jeszcze dodatkowych jakichś tam łuczników. Poczekamy chwilę, aż dołączą. Szyki oczywiście trzeba ponaprawiać. Lecimy jeszcze raz. Może zapiszę? Szósteczka. Teraz muszę to ugrać, no. Większość łuczników mi tutaj strzela. Trzeba się jakoś przebić. Mam nadzieję, że wieże obronne są puste. Zobaczmy teraz. No, żeby tylko... O właśnie, ci... głupi... że tak powiem... miecznicy wymarli. To jest już... prawie wszystko z głowy. Zobaczcie, ile mu zostało wojsk. Bardzo mało. Dobra, co mogę tutaj zrobić? Nie wiem, czemu ja tutaj buduję to miasto, ale nieważne. Na pewno czterech chłopów, dwóch piekarzy, jeden hodowca i to wszystko. Kolejna gospoda do uzupełnienia, fajnie. To jest to, czego to zawsze chciałem. Dosyć szybko tutaj będzie uzupełniał pewnie swoje jednostki, a ja nie jestem przekazowany na żółtego, a to jest bardzo kiepskie. Na szczęście jak coś to mogę wczytać. Chociaż już podczas ataku. No, no właśnie. Jak ja to przewidziałem, powiedzcie mi. Bo ja nie mam pojęcia. To będzie 3.20, chyba za ładnie. Muszę to jakoś teraz wygrać, wychodzi na to, bo... inaczej to jest ten... kropce. Muszę po prostu nie stracić tych wszystkich moich oporników, zakładam. Aha, i jeszcze muszą chodzić cały czas te szkoły, żeby oni mi tutaj tych rekrutów dostarczyli jakoś. Bo inaczej to będzie słabo. Może teraz wybiję tych puszników, kto wie. Wydaje mi się, że trochę w lepszej sytuacji jestem tym razem. No proszę, udało się. Jak to wszystko pięknie poszło teraz, to nawet się nie spodziewałem. Tylko, że mogę i tylko i wyłącznie komienca płatnie zrobić piechurów z lansą. To słabo, mam mało pomocników w tym mieście, strasznie. Nie wiem, dorzucę chyba jeszcze jedną szkołę, bo to jest jakaś masakra. Może, moje możliwości są bardzo małe przez to. Nie wiem, czemu ostatnio budowa miast mi nie wychodzi, no. Muszę to jakoś nad tym popracować, ale... trudno. Zniszczę przynajmniej jedną wieżę. Zdążę? Chyba tak. Zanim mnie zaatakuje ten dróg, prawda? Nie wiem, ile mam czasu. Wydaje mi się, że mało. Tego drewna nie dostarczają ci pomocnicy do tych warsztatów. To jest strasznie słabe. Cały czas jest głód, mimo że mam 3 rzeźnie. Wszystko niby, niczego nie brakuje, ale tak. I tak jest słabo. Też tutaj pieczywa już się mi trochę odkłada. Może nie jest tak źle, ale... powinno być lepiej. Aha. Oczywiście, stopka. Za minutę jak cofnę, to będzie dobrze? Nie. To w sumie mam tylko czas na zniszczenie wieży tej obronnej jednej. I to wszystko. Słucham. Łączyć się!
No zabijcie! Dobrze, teraz czekamy na atak. Tutaj z boku ustawiam pikinierów. Czyli muszę teraz podejść do obrony. Nie no, powinno się udać, mi się wydaje, ma sporo strzelców. Co wy na to? Wydaje mi się, że te wieże obrony są puste, ale... Czy mi się tylko tak wydaje? Nie, nie, wydawało mi się. Takie rzeczy tu się dzieją, że jednak te wieże są napełnione, tylko ten niebieski gracz w ogóle jest niedopasowany. Tyle błędów, tyle brakujących rzeczy w nim jest, że to jakaś masakra, no. Nie dość, że pomocników miało źle ustawionych na 10 budynków, to jeszcze brak kamienia w wieżach obrony. No w ogóle spichlerze źle pouzupełniane. Dobra, co teraz? Mogę wreszcie chyba tych mieszkańców tutaj zrobić. Tak, jeszcze raz, 4 chłopów. Do tego 2 piekarzy. Jeden hodowca za chwilę. No i wreszcie mam nadzieję, że tego drewna trochę więcej dostarcza się do tych budynków. No bo co to jest? No i nie mogę jednostek zrobić, tak? Żołnierze są atakowani. A już muszę myśleć o kolejnym ataku wroga, bo kto wie, no. Na pewno się coś szykuje, no. Długo niszczą tą warownię, powiem tak. Nie spodziewałem się tego. Zabuduję coś tutaj, bo szkoda mi tylko miejsca, tak wolne przestrzenie tutaj takie są. Nie wiadomo na co. Takie rozbite miasto nie jest dobre, ale co ja tam poradzę. Chce mi się pobudować zwyczajnie. Zrobimy takie duże miasteczko, które zawsze chciałem wybudować. Wreszcie to jest ta misja, która... na którą przyszła pora właśnie. Są tu spore możliwości. Dobra, to przebiliśmy się przez ten most. Tylko, że jesteśmy bez wojsk, tak, praktycznie. Pomimo... wydawałoby się, że dużych możliwości. Nie dostarczają mi też złota do spichlerzy. Nie wiem, jak dużo pomocników potrzebam w miasto. Ale będę ładował i ładował ich, ile da się. Żeby to naprawić. Ile to będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tego 2 hodowców. Dorzucimy jeszcze rzeźnie, żeby nie było. Nawet 2. Niech będzie jak najwięcej tych. Kiełbas. Bo to miasto jest straszne pod względem utrzymania. Więcej pomocników. Do 150 może doładuję. Bo mogą być takie potrzeby. A jeśli będzie duża produkcja, to wtedy zbuduję sobie tarki i będę wymieniał sobie no, węgielek. Tutaj zobaczcie, ile mogę pobudować jeszcze. Węgielek jest do wszystkiego dosyć potrzebny. Spójrzmy. Teoretycznie, jakbym chciał tak bardzo, to mogę wymieniać kamień. Bo ja już tutaj nie będę nic budował więcej. No dobra, niech będzie. Chociaż kamień, to tak się nie opłaca go wymieniać, bo strasznie dużo go potrzeba. No ale. Taki targ tutaj może by się plasował dobrze. Czy ja tych garbarzy zrobiłem i rzeźników? To jest 6, 9, 9 potrzeba? To nie.